Dzień dobry, Ryszard. Jak tam? Dzień mija? Co? Białe nuny? O, ty już 15. drzemkę będziesz walił. No dobra, Ryszard. Okej, myju, myju i do spania. Hej, dzień dobry, moi drodzy. Ja Alexis. Zaczynamy dzień. Tylko najpierw mam dla was pewien układ. Bardzo serdecznie, z całego serca proszę o kciuka do góry, bo powiem szczerze, że ostatnio to... To ja nie wiem. Ja nie wiem, jak to normalnie nazwać. Lenistwo! Po prostu lenistwo. Z całego serca dziękuję. Możemy zaczynać vlog. Ale gluty wciągłam. Taka bida z nędzą, że nawet nie ma z czego soku zrobić. Ale ja robię sobie drugą kawę. Dzisiaj mam ochotę drugą znowu zrobić sobie rozpuszczalną. I zaczynamy dyskusję. Ale pachnie. Kawa? No maści los, ja już rozlałam, no. Nie, nie, daj żyć. Opanowałam sytuację. W ogóle włosy mam wczorajsze, te loki. I miałam, spałam w kitce. Zobaczcie, jakie mi się gnioty porobiły na te kumki. Kto mnie widzi? Kto mnie w domu widzi? Nikt. Pewnie, że nikt. Oprócz was. Strach pomyśleć, ile tysięcy. Dobra, słuchajcie, teraz tak. Królowa jest tylko jedna. Ja teraz powiem bardzo krótką historię na temat tej koszulki znowu. Ja chyba kiedyś mówiłam. Ale ja nie wiem, czy ja tak do końca to powiedziałam. Nie wiem, no teraz nie cofnę się pamięcią. Nie wiem, który to był vlog, który to był film, kiedy to było z 2 lata temu. I pierwsza akcja jest taka. Ta koszulka z ręką na sercu z 10 lat ma. Powaga, z 10 lat... Jest w stanie bardzo dobrym, dlatego że bardzo rzadko ją noszę. Raz na kilka lat, serio. Dlatego jest w tak rewelacyjnym stanie. Ale ogólnie jakość jest naprawdę mega. Naprawdę jest bardzo miła. Taka nie jest, wiecie, szmata cienka, tylko jest taka mięsista. Naprawdę bardzo fajna bawełna. I nie wiem, czy pamiętacie taki okres, jak właśnie Doda, nie? Miała swoje takie... nazwijmy to 5 minut, była wszędzie, była głośno i tak dalej, brała udział w różnych programach i tego, ale ona wtedy w jakiś sposób właśnie zapoczątkowała w jakiś sposób to hasło Królowa jest tylko jedna. I ona wtedy prowadziła sklep i właśnie w sprzedaży były te koszulki. Jak dziś nie pamiętam, bez kitu, nie mam pojęcia nawet zielonego, ile kosztowała wtedy ta koszulka, ale nie była to chyba jakaś cena znowu niska, ale nie jakaś znowu absurdalnie wysoka. Także okej. No, ale to jest właśnie koszulka, która ma, no myślę, no z 10, ja nawet nie wiem, czy nie więcej. Może i z 12? Może, no... Albo i 13, 14? No serio, powaga, naprawdę. To były te czasy, co właśnie Doda wtedy tak szalała z tym hasłem Królowa jest tylko jedna. No to tak może i 13 lat temu? No to co, moi drodzy? Gdzie z tą koszulką? Do muzeum? Tak, ja razem z nią. Ale sen. O! Jedna część nunów. Na słońcu, druga w cieniu. Kocham, kocham mój mir, o Boże, kocham mój mir. Wiecie co, stwierdziłam, że idę na górę poszukać sobie jakichś ozdóbek świątecznych na Wielkanoc. Mimo iż ja nie wiem, te święta w ogóle to będzie jakaś... To nie będą święta po prostu, nie dosyć, że bez rodziny, bez kościoła, bez wszystkiego. No dobra, no trudno, no nie ma co przeżywać i stwierdziłam, że jakoś chcę sobie chociaż trochę udekorować mieszkanie na święta. I coś tam znajdę. W ogóle nie mam dużo dekoracji na święta. Mówiłam wam zawsze, że ja na Boże Narodzenie to ja bym tu mogła Chrystmasować ile wlezie. A Wielkanoc, jeżeli chodzi o przystrajanie czy coś, to mnie nigdy, nigdy mnie nie pociągała. Mam taki bieżnik, jakieś wiajuszka, gdzieś takie coś w kwiatuszki. Może się to do czegoś przyda, może jakieś zasłony wyjmę. Mam takie żółte z Ikei, to by tak pasowały na Wielkanoc. I ogólnie idę do góry zobaczyć, co tam jeszcze jest, ale dużo rzeczy nie mam, ale no... No co? Nie ma co po prostu... jest jak jest. I tyle. Teraz woda. Proszę bardzo. Ledwo co weszłam, już choinka. I od razu lepiej na sercu. Nie no, bez kitu. Gdzieś tu coś było takiego zajączkowego. Na przykład jakby mi się znudziło moje te...
jak to się mówi, haftowanie tych krzyżyków. Jeszcze sobie tam robię tak skromnie, bo skromnie. Tak jak powiedziałam, ja nie mam zamiaru robić tego jakoś nie wiadomo jak, tylko po prostu zabijam sobie też czas czymś. I ja bardzo od zawsze uwielbiam układać pudzle. Jakby mi się znudziły, to tutaj mam taki 1000 elementów, a tutaj mam taki rowerek. Rowerek też możecie, jedne i drugie możecie kojarzyć z vlogów. A co najlepsze, mam takie coś w głowie, że nienawidzę układać czegoś dwa razy. No ale cóż, jakoś byśmy sobie dali radę, prawda? No ale dobra, no żadnego kicaja na razie nie widzę. Nie wiem, gdzie ja to pochowałam. Nie, zobaczcie, kłamałam. Som, pamiętacie go? Ja wiem, że w ogóle teraz jest dużo firm, które wysyłało ludziom i youtuberom innym takie właśnie zajączki. On też jest taki steropianowy i nie wiem, czy ktoś pamięta, że miał uszkodzone ucho. I to są, słuchajcie, zajączki, bo tu jest drugi. O, jaki słodziutki. One są, słuchajcie, od Dawida cioci z Australii. Jeżeli ogląda, to dziękujemy bardzo serdecznie jeszcze raz, ale kiedyś jak przyjechała, nie wiem ile lat temu to było, z 2 lata temu? 3 lata temu? Kurczę, nie wiem, Boże kochany, ten czas tak leci, że nie wiem. I ona nam właśnie przywiozła takie 2 zajączki, więc na pewno już coś mam. Ale ja jeszcze coś miałam, przecież to nie to, że ja nie miałam na Wielkanoc nic. Kurczę. Wiecie co, moi drodzy, ja tutaj w szufladzie mam takie różne, o, do zasadzenia, na przykład kiełki. O, kiełki to można by było w sumie... Nasiona na kiełki szczypiorek, nasiona na kiełki, nasiona na kiełki. Ale wiecie co? Ja, coś mi się wydaje, że ja mam z zeszłego roku rzeżuchę. Jestem więcej niż pewna, że ona gdzieś tutaj jest. Jest! Jest! To jest rzeżucha. Rzeżucha. Jesteśmy uratowani. Będzie rzeżucha. Ja na Wielkanoc naprawdę nigdy nie mam tego dużo i zobaczcie, to są te 2 kicaje, tu znalazłam takie wiadereczko, może komuś zmienimy jakiemuś kwiatku na chwilę osłonkę, a te rzeczy, oprócz tego, dostałam w zeszłym roku od Witki, jeżeli mi oglądasz, to dziękuję bardzo serdecznie, przepiękne są te rzeczy, zobaczcie, jajka, no cudowne, także na pewno zaraz sobie znowu gdzieś tutaj udekorujemy czymś, prawda? Pani Malwioniu? Pani Malwioniu! Pani Malwionia ma jakąś, o, zabawę właśnie z narzeczonym. Tam jest myszka i coś tu się właśnie odbywa. O, no coś w tym stylu. Proszę bardzo, jeżeli ktoś by potrzebował odmóżdżania, to informuję, że codziennie lecą jeszcze stare odcinki. Jeszcze jest stara Alinka, bo ja bardzo lubię starą Alinkę na TTV. Nie na TTV, Boże, na TV6. O. No i właśnie w tej chwili jest tak, herbatka, taki ogromny gar i dalej bawię się w haft krzyżykowy oraz, no, doktor Zawisza akurat. Wzięłam się za ten, który jest liczony i na razie mam tyle. Idzie mi to jak krew z nosa, no ja się nie wiem, no nie umiem za bardzo, ale zawsze mi ktoś towarzyszy, bo wiecie, nitka tu się ciągnie, tu coś tamtego i na przykład teraz... Zamiast spać, to mój Mir tu po prostu pada na twarz, bo musi obserwować, co ja robię, prawda, Mir? Chociaż jakbyś wziął na pazura, to byśmy to szybciej skończyli, mój Mir. No. A, teraz Malwionia złowiła morszczuka. I jeszcze się ubrudziła przy tym. Ja nie mogę, ale łowy, Malwionia, no ty to potrafisz. Za ogon go. Za ogon. Ale okaz, Malwionia, ale okaz. Teraz w ruch idzie herbatka, kwiatek. Ja twierdzę, że te kwiatki wszystkie tak samo smakują, tylko inaczej wyglądają. A jeny. Więc zalewam sobie dzbanuszek z kwiatuszkiem i zamierzam to calutkie wypić. Tak, ja sama. Da-da-da-da-dam. Z racji tego, że ja boję się pająków, zawsze przypomina mi to pająka i gdy mam wylać tę herbatę, to boję się to wziąć w ręce, wiecie? I albo proszę Dawida, albo po prostu wytrzepuję to od razu do kosza, bo się boję to wziąć w rękę. Ale nie będzie widać. Zobaczymy, jak on urośnie, czy to w ogóle będzie tylko taka mizeria, bo nawet nie wiem, jaki to będzie kwiatek, ale za każdym razem takie coś mam. Czasami są takie fajne, duże, z takimi kwiatkami, ale widzę, że on tutaj jeszcze się rasta, więc zaraz zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy. Co za pająk tu wyjdzie. Wiecie co? To nie jest kształt ananasa.
Taka dupka wyszła, nie wiem, się śmieję akurat, ale tu jakieś płatki wyleciały. Czekajcie, może to spróbujemy obkręcić tego brzydala. Nie widać za bardzo. No ale dobra, taki jakiś różowy kwiatek tam jest i teraz zmiana kubka na inny. No bo jak żeby inaczej? Halo? Pani Malfionia? Romantyc? Romantyc 1500, pani kochana. O ludzie, jak ja kocham panią Malfionię. I słuchajcie, w tym samym miejscu w sumie kończymy dzisiejszego vloga. Czekajcie, muszę się coś ułożyć w ogóle. Niedawno zauważyłam, że miałam tu nos brudny, nie wiem, od czego mi się klukwa odbrudziła. I wiecie co, jaki mi się problem zrobił? Bo oglądałam teraz Królowe Życia. Kto ogląda? Edzia, Dagmara, Jacek, czyli Jake. Jaja odwalają niesamowite. To jest dla mnie taki odmurzacz, że koniec świata. No i słuchajcie, i były te, Gabriel z tym. I słuchajcie, powstał u mnie problem, bo włączać, wyłączać, wziąć i teges, inne sprawy, nie? To ja już mam tu, słuchajcie, w jednym palcu normalnie, nie? Wiecie o co chodzi, nie? Ale słuchajcie, powstał mi, nie, szczerze, powstał mi taki problem, jak się mówi poprawnie, jeżeli chodzi o przyciszanie i podgłaszanie telewizora. Bo oni użyli, ja już to słyszałam, to nie jest tak, że ja się zdziwiłam, tylko właśnie naszło mnie to, jak się mówi w efekcie poprawnie. Bo u nas się mówi na przykład podgłoś telewizor, a u nich było przygłośni telewizor, a ktoś, nie wiem który, czy Gabriel, czy ten, a drugi powiedział, czekajcie, przygłośni, a drugi powiedział podgłośni. U nas się mówi podgłoś, a nie podgłośni, ani przygłoś. Także ja nie wiem, kto, czy w, nie wiem, czy w ogóle jakakolwiek z tych form jest poprawna, więc jeżeli ktoś z was wie, a na pewno ktoś wie, to dzięki. Ale nie, no mam problem, bo nie wiem, jak się tu mówi w tej kwestii, więc no, taki mam problem teraz. Słuchajcie, musiałam wziąć małe nożyczki, bo źle policzyłam. Ale dużo nie musiałam wypruć. Musiałam trochę wypruć, ale nie jest źle. Będzie dobrze. Więc słuchajcie, tak, gołąbki mamy na 2 dni. No i tyle. Więc dobra, za dzisiejszy dzień dziękujemy. Malfionia, no powiedz coś do widzów. Chociaż jedno, no Malfionia. Malfionia, obiecaj, że jutro nie będziesz gniła. Malfionia. Halo. Oj, no pani Malwina jest zła, że ją, ojej, że ją budzę. Dobra, nie, dobra, pazurki proszę zostawić. Więc dobra, dziękujemy serdecznie, słuchajcie, za dzisiejszy dzień. Prosimy o kciuka do góry i widzimy się jutro, do zobaczenia, cześć. Oj, Malwina, ty to jak Bazyl. Romantyc. Nie, dobra, ja nie rozbudzałam.